Sobota, 24 wrzesień. Dolnośląskie, ruszamy. Ruszamy. Godzina, przepraszam, jeszcze zobaczymy godzinę. 8:00. No, ruszamy zobaczyć, co w tych lasach, czy coś prawdziwków zostało, czy nie. Podgrzybki na pewno są, ale chciałbym zobaczyć, czy gdzieś w buczkach nie ma czasami prawdziwków. Dobra, wjeżdżamy już tutaj w te lasy i zaraz, za chwilę będziemy wysiadać, patrzeć, co się dzieje, ile jest aut, czy ktoś jest jeszcze, czy ktoś jeszcze, ludzie chodzą, czy już, czy może już nie ma grzybów. Dobra, to do później, będziemy patrzeć, co się dzieje. Na parkingu nikogo, tylko ja. No to chyba co, grzybków już by miało nie być. Cisza. Ludzie już chyba pozbierali swoje. Proszę. No nic, idziemy sprawdzić, zobaczymy, co się dzieje. Bierzemy koszyczek i spadamy. Wiecie co, 24 wrzesień. Jestem w takich, proszę zobaczyć, młodych buczkach bukowym. Zawsze tak późno lubię w takich modniczkach chodzić. Kiedyś znajdowałem tu takie duże prawdziwki. A proszę. O, jaki jeszcze tu został? A, pan starszy. A, już objedzony. Objedzony jest nieźle. Cześć, panie starszy. Ale mięciutki w dotyku. Pokaż. Przełamiemy cię. Czy to warto cię w ogóle ruszać? No kurczę. O, upadł. O, zakryjmy cię tu też, żeby było wszystko pięknie. Tak jak trzeba. No kurczę, stary. Ale jeszcze się chyba nadaje. Czekaj, miękki ten korzeń, ale zobaczmy. Może jeszcze na sos bym go zabrał, co? Panie starszy. No kurczę, no super. Będzie do sosiku jak znalazł. No, kawał prawdziwka. No to patrzymy sobie dalej. Co w tych moich buczkach jeszcze się skrywa? O proszę, jak tu rosną jeszcze. Dwa, obok siebie. Jeden. Drugi tuż obok. I co, będzie coś z ciebie? O, korzonek też miękki. O, urwało się. O. A tu jest tyle liści, że co chwilę pewnie przyroda sobie sama też przysypie te wszystkie. Pokaż tego. O, ten. O, ten. Ten piękny korzeń ma. Przykryjmy. Ten cudowny. I twardy korzeń jeszcze przy 24 września. Proszę, jakie w buczkach rosną na Dolnym Śląsku. I następny. Tu się zbunkrowałeś. Co daje tak ci pęk korzonek? Ale cudowny, piękny, gruby korzeń. No piękne jeszcze tu rosną. Kurczę, weks. Nieźle.
Tutaj też coś się ukrywa. Jeden, a nawet dwa. Obok drugi. Kurczę, tak ciemno w tym bukowym lesie. O tej godzinie 8. Zobaczmy tego. O, ten już podjedzony. Przecież ślimaki dookoła. Dobra, tego zostawiamy. Nic z tego raczej już nie będzie. Ale obok. A tego sprawdźmy, jak też karona wygląda. Rozsiejmy trochę grzybni, zróbmy trochę klonów. Ja zawsze tak robię, że obcinam, czyszczę. Zawsze tych grzybków jest więcej, zawsze się rozsieją. Porobimy piękne klony. I tak stworzymy własne miejscóweczki. Super. Cudowne. A jest następny. Z taką dziurką. A ślimaczki, czy jakieś robaczki sobie tu działają. O, ten żydzony od spodu. Została tylko taka cienka skórka, można powiedzieć, z kapelusza. Dobra, zostawiam. Trochę go potnę. Posiekam, żeby go troszkę też jeszcze rozsiać. Ok. Są też takie. A już pochylony. A już staruszek. Robaczki się już dopadły do niego nieźle. Przy samym buczku. Tak jest. No to zostawiamy go. Ok, czas uciekać. 9:30. Parę prawdziwków było w bukach. Także warto jeszcze pójść, coś na coś ich nazbierać. 24 wrzesień, sobota. Czas wracać do domu. Trochę pracy jest przy sobocie. Także pozdrawiam serdecznie. Zostawcie lajka i suba, jeśli się podobało. No i do zobaczenia przy grzybobraniu.